Ile ta wielka płyta jeszcze postoi? Czy istnieją kamienice, w których nie śmierdzi grzybem i wilgocią? No właśnie, po co pakować się w stare budownictwo? Are you listening? Trzeba przyznać, że w PRL-u nie chodziło o zyski i jeden metr kwadratowy trawy był po prostu metrem kwadratowym trawy, a nie jednym czy trzema tysiącami złotych, jak to ma miejsce obecnie. Dlatego wtedy, planując osiedla, można było być bardzo niegospodarnym i pozostawić pomiędzy blokami duże przestrzenie, co dzisiaj jest dużym atutem wielkiej płyty, bo nie patrzymy sąsiadom prosto w okna. Niewątpliwą zaletą jest na pewno lokalizacja. Wiadomo, że miasta się rozbudowują i te nowsze osiedla siłą rzeczy muszą powstawać gdzieś na obrzeżach, a to, co budowano kilkadziesiąt lub nawet więcej lat temu, dzisiaj znajduje się blisko centrum. Kolejnym plusem są małe metraże. Dzisiejsze przepisy nie pozwalają już budować mieszkań o powierzchni mniejszej niż 25 m2, a kiedyś to było możliwe. Do tego dochodzą jeszcze ograniczenia związane z ilością miejsc postojowych, więc znalezienie małego mieszkania jest coraz trudniejsze. Może to nie będzie najbardziej istotne, ale w starym budownictwie najczęściej w cenie mamy już piwnice, no i są pod blokiem ogólnodostępne miejsca postojowe, które przydadzą się, jakby nas chcieli odwiedzić goście. Dodatkowo mieszka w takich blokach sporo starszych osób, seniorów, którzy chętnie się z nami podzielą informacjami na temat sąsiedztwa, na temat tego, jakie były remonty, jakie będą planowane remonty, a przy odrobinie szczęścia może powiedzą coś, co się przyda w ewentualnych negocjacjach ceny. Ponadto starsze mieszkania i tak są zazwyczaj do remontu, więc można je gruntownie przerabiać, a przy tym uzyskać niższą cenę ze względu na stan. Najważniejszy jest jednak aspekt finansowy. W starym budownictwie, w przeciwieństwie do tego oddawanego świeżo przez dewelopera, możemy zastosować tak zwaną przyspieszoną amortyzację, czyli możemy wrzucać sobie w koszty aż do 10% wartości mieszkania w skali roku. To znacząco pozwala obniżyć podatki, jeśli będziemy wynajmować mieszkanie, czyli zwiększać nasz zwrot z inwestycji. Stare budownictwo, a w zasadzie bardziej wielka płyta, która powstawała w latach 60., 70. i 80., ma to do siebie, że wtedy starano się upchać jak najwięcej osób na małym metrażu. Wtedy brakowało mieszkań, więc wszystko było bardzo kompaktowe, więc teraz to są takie układy, które są bardzo ergonomiczne i pozwalają inwestorom wykorzystać do maksimum przestrzenie pod wynajem. Niektórzy jeszcze mogą jako zaletę uznać to, że jak już coś stoi kilkadziesiąt lat lub dłużej, to pewnie postoi i kolejne 20 lat, bo większość rzeczy, która miała się wydarzyć lub osiąść, to pewnie już się wydarzyła. Stare instalacje wymieniono na nowe, to samo z oknami. Często też części wspólne są po większych lub mniejszych remontach i zrobiono już termomodernizację elewacji. Poza tym kiedyś to się budowało jakoś solidniej, a dzisiaj nawet cegły są dziurawe. Żarty żartami, choć pewnie coś w tym jest. To by było tyle na dzisiaj. Napisz proszę w komentarzu, co ty sądzisz o starym budownictwie, bo o ile zazwyczaj jest bez wad, to nie jest ono na pewno pozbawione wad, ale o tym będzie kolejny odcinek. Jeśli podobał ci się ten film i taki format w ogóle, to zostaw proszę łapki w górę i subskrybuj kanał. Dzięki temu moja kamerzystka dostaje rumieńców.